Dzień dobry. To urządzenie jest dobrze znane zielonogórskim kierowcom. Chociażby z tej głośnej, ale co najważniejsze, skutecznej akcji Trzeźwy Poranek policjanci regularnie prowadzą działania. Jednak policyjne siły nie mogą codziennie o różnych porach kontrolować wszystkich. Stąd nowość, która pojawiła się w komendzie. Byli dzisiaj dwóch panów, przyszło sprawdzić swoją trzeźwość. Alkomat, popularnie nazywany latarką, jest ogólnie dostępny dla kierowców. Każdy, kto nie ma pewności, czy może prowadzić, ma szansę się sprawdzić. Każdy może przyjść lub zostać przywieziony przez innego trzeźwego kierującego i sprawdzić swój poziom alkoholu, sprawdzić, czy może bezpiecznie wsiadać za kierownicę. Wydział Ruchu Drogowego obecnie prowadzi wzmożone działania związane z długim weekendem. Na razie pijanych kierowców jest mniej niż zazwyczaj, ale tego weekendu już nie można zaliczyć do spokojnych. Na samym początku nieszczęśliwy wypadek na drodze K32 Sulechów-Poznań, gdzie zginął kierujący Oplem Omegą. I ja już będę mówił, że to jest niestety niedobry długi weekend, bo jak nikt nie ginie, możemy mówić, że było, pomimo być może dużej liczby zdarzeń, że było w miarę bezpiecznie. Policja skupiła się też na seniorach. Profilaktyczne działania mają pomóc osobom starszym w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Ten czas najlepszego zdrowia niestety mija i też zupełnie inaczej reaguje się już w tym wieku, takim troszkę bardziej zaawansowanym niż takim faktycznie młodym, i trzeba uczulać na pewne zachowania. Policja przypomina, że osoby starsze mogą zostać skierowane przez funkcjonariuszy na dodatkowe badania. Od ich wyniku zależy, czy badana osoba będzie mogła wrócić za kółko.